Fizyka, matura próbna 2020, zadanie numer 9. W celu wyznaczenia ciepła właściwego mleka wykorzystano strumień pary wodnej o temperaturze 100 stopni Celsjusza, którą skraplano w zimnym mleku. Początkowa temperatura mleka wyjętego z lodówki wynosiła 8 stopni Celsjusza. Skraplanie przeprowadzano kilka razy dla różnych ilości mleka i pary wodnej, aż do uzyskania w naczyniu temperatury cieczy równej 38 stopni Celsjusza. Za każdym razem po skropleniu pary wyznaczano jej masę. W tabeli poniżej przedstawione są wyniki zawierające masę użytego mleka M duże w gramach i odpowiadającą jej masę skroplonej pary M małe też w gramach. Przyjmij, że niepewność pomiaru masy mleka M duże jest tak mała, że można ją pominąć, a niepewność pomiaru M małego, czyli masy pary skroplonej, wynosi 2 gramy. Ciepło właściwe wody w tych warunkach jest takie, a ciepło parowania takie. No i mamy tabelkę. Po przeczytaniu tego zadania niektórzy mogą z Was pomyśleć, o jakie trudne zadanie. Nic podobnego. Jest to typowe zadanie dotyczące bilansu cieplnego. Pamiętasz, ciepło pobrane jest równe ciepłu oddanemu. I o tym za chwilę będziemy mówili. Tu chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że autor celowo miesza jednostki. I tak, ciepło właściwe podaje w dżulach na gram stopień Celsjusza, dżul z układu SI, gram nie, stopień Celsjusza też nie. Ciepło parowania wody, dżul na gram, trzeba być ostrożnym. Można mieszać jednostki i wypisując je nie przeliczać do układu jednostek SI, jeśli po wyprowadzeniu wzoru przeanalizujemy go i okaże się, że w tym wzorze jednostki z licznika, te o których mowa, i z mianownika się upraszczają. Wtedy nic się nie dzieje. Jednostki te się uproszczą, pozostałe pozostają do naszej dyspozycji. I teraz zadanie numer, polecenie numer 1 w zadaniu 9. Narysuj wykres zależności masy pary wodnej od masy mleka. W tym celu opisz i wyskaluj osie. Zaznacz na wykresie punkty pomiarowe oraz niepewności M małego, czyli masy pary wodnej. A następnie wykreś prostą najlepszego dopasowania. Otóż, na arkuszu egzaminacyjnym znajdował się ten diagram. Teraz mamy przedstawić wykres zależności M małe od M duże, czyli M małe będzie odkładane na osi pionowej, a M duże na osi poziomej. Teraz trzeba obrać jednostki na tychże osiach. Nie można tych jednostek obrać za małych, bo wtedy wykres będzie malutki i z niego nic nie będzie widać. Nie może być za duży, bo wtedy wykres będzie wychodził poza układ współrzędnych. Trzeba przeliczyć kratki i zrobić to, co ja zrobiłem. Mając obrane punkty na osi pionowej i poziomej, przenoszę punkty z tabeli. A więc dla 200 mam tutaj 8, dla 300 mam 13, dla 400 mam 16 i tak dalej. Następnie musimy nanieść niepewności pomiaru. I teraz uwaga, jeśli byś obrała za małe tu odległości na osi pionowej, to wtedy będziesz mieć kłopoty z zaznaczeniem niepewności pomiarowych. To musi być wszystko ze sobą synchronizowane. W tym przypadku, jeśli jedna krateczka to jest 1 gram w kierunku pionowym, to zauważ, jak pięknie wyglądają niepewności pomiarowe masy pary wodnej. Dwie krateczki w górę, dwie krateczki w dół. I tak w każdym przypadku. No i teraz trzeba dopasować do tych zakresów niepewności pomiarowych prostą, która będzie jak najbardziej zbliżona do rzeczywistych warunków, jakie miały miejsce. No, nie można punktów ze sobą łączyć, bo będziemy mieli wówczas łamano.
prosta, musi przechodzić przez wszystkie zakresy niepewności pomiarowych. I jak przyjrzymy się teraz, to od razu dochodzimy do wniosku, dojdziemy, każdy z Was dojdzie do wniosku, że tych prostych można sporo poprowadzić. Sporo ilość, dużą ilość. I okej, wszystko okej, ale każda z tych prostych, która znajdzie się w zakresie niepewności pomiarowej, będzie się od pozostałych różnić niewiele. W granicach błędu. Ja narysowałem sobie tę prostą w taki sposób. Dlaczego akurat ta prosta? Otóż mamy 6 pomiarów i wydaje się, że prosta, będąca wykresem tej zależności, o której mówimy, będzie najbardziej zbliżona do rzeczywistych wartości wtedy, gdy połowa pomiarów będzie leżała nad prostą, a druga połowa pod prostą. I zobacz, jak ja to poprowadziłem. W przypadku pierwszym, trzecim i piątym punkty leżą pod prostą. W przypadku drugim, czwartym i szóstym leżą nad prostą. I ja nabieram przekonania, że moja prosta jest jak najbardziej zbliżona do warunków rzeczywistych. I polecenie drugie. Na podstawie sporządzonego wykresu wykaż, że współczynnik proporcjonalności m małe do m duże wynosi około 43 tysięczne. Chodzi o to, żebyśmy znaleźli współczynnik będący stosunkiem masy pary skroplonej m małe do masy mleka m duże. No to ja obrałem sobie punkt na prostej najlepszego dopasowania 30,700. Podstawiłem dane, kalkulator mi pokazał, że jest to około 43 tysięcy. Tyle, ile sugeruje autor tego zadania.